Dwudniowa impreza odbyła się w miejscowości Dziadowa Kłoda, niedaleko Oleśnicy. Opiekun wałbrzyskiej młodzieży Rafał Kaczor chwali swoich podopiecznych za osiągnięte wyniki. No, cieszymy się, że to pasmo w dalszym ciągu utrzymujemy. Wprowadziliśmy najwięcej do finału, było aż 8 zawodników. Startowały kluby z całego Dolnego Śląska. Wprowadziliśmy 8 zawodników do finału, z czego zdobyliśmy 5 złotych, 3 srebrne krążki, 2 brązowe. Także uważam, że jest to dosyć duży sukces. No, natomiast tutaj na takie chyba wyróżnienie szczególne zasługuje nasza dziewczyna Małgorzata Peczyńska, która pokonała srebrną medalistą Mistrzostw Europy, z którą wcześniej, 3 miesiące temu przegrała i tutaj udowodniła swoją dyspozycję, chciała się zrewanżować. Udało jej się, wygrała z wicemistrzynią Europy, także uważam, że jej się tutaj w szczególności należą pochwały. Jedyna dziewczyna w tym gronie, ale za to złota, Małgorzata Peczyńska w finale pokonała swoją koleżankę z kadry, świdniczankę Klaudię Markocką. Nie obyło się przy tym bez pozaringowych emocji. Miałam trudną zawodniczkę na wadze i dlatego było trudno, ale no dałam sobie wszystko i no pokonałam ją. A trener wspominał coś o problematycznym zwycięstwie, o proteście. Jak to było właściwie? Dlaczego musieliście składać protest? Ponieważ moja zawodniczka jest wicemistrzem Europy i sędziowie tak jakby byli poddani jej. I pomimo tego, że miałam zwycięstwo jednogłośnie, dali wygraną 2-1 dla niej. I trener napisał protest i z tego sędziowie wywnioskowali, że wygrałam tą walkę i przyznali mi tytuł mistrza Dolnego Śląska. Ze swojego występu zadowolony był także Marcel Marecki, który myślami jest już o wiele dalej. Dosyć duża impreza, dużo zawodników. Boksowałem wadze 66 kilo, no i wygrałem. A ilu musiałeś pokonać zawodników, żeby zdobyć złoto? Mało było zawodników, było tylko 2 na wadze i przeszłam od razu do finału wolnym losem. No i w finale spotkałem się z dobrym zawodnikiem, napierał cały czas, atakował, no i wygrałem z nim 3-0, zdecydowanie na punkty, złoty medal. A jak długo uprawiasz boks? Od 3 lat, 3,5 roku, coś takiego. To jest twój największy sukces? Miałem jeszcze tam jakieś sukcesy, nie? Też miałem kilka razy, bo w młodzikach, teraz dopiero pierwszy rok jestem w kadetach i miałem tam międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików, to też miałem tam pierwsze, drugie miejsce, różnie. Turnieje soboty bokserskie głównie, to też wygrywałem, nie? Teraz głównie w kadetach, bo to w kadetach ważniej jest, nie? No to w kadetach taki większy sukces, teraz po pierwszy rok. Ale będziesz startował w zawodach strefowych, tak? O walkę w mistrzostwach Polski. Jak oceniasz swoje szanse? Oceniam szanse, że wygram, jestem pewny tego. Z zawodnikami Kaczor Box Team trenuje także młody reprezentant Czech, który na zajęcia przyjeżdża 3 razy w tygodniu z Brumowa. Trenuję tu jeden rok, a lubię się mi tu. Dlaczego zacząłeś trenować w Wałbrzychu? Protože Rafał jest dobry trener a przygotowuje mnie na zápasy, na walki. W Dziadowej Kłodzie złote medale zdobyli Małgorzata Peczyńska, Damian Dec, Patryk Trochlimiak, Marcel Marecki, Oskar Gajcowski, srebrne Rafał Januszkiewicz, Aleksander Olkiewicz, Wojciech Latos-Ważny, a brązowe Damian Celejewski i Jacek Łobaza. Naszym zawodnikom życzymy, by na Mistrzostwach Kraju powtórzyli wynik z Mistrzostw Dolnego Śląska. 3 razy po 2 minuty. Thank you.